widzicie. Mam na sobie odpryskiwacz. Mamy dzisiaj piątek, jest 29 września. Zaraz wam powiem. Tak, 20 września, mówię, październik, 29 październik. No i co? Będziemy przeskali pole na kwas. Bo jest ładna pogoda, jest 14 stopni bodajże. Zatankujemy się. No i będziemy próbowali atakować. Ten delikatny wiaterek wieje, ale niestety nic nie poradzi na to. No cóż. Pokażę zaraz potencik, jaki Staszko sobie przerobił. Specjalny pod opryskiwacz, specjalny pod ścieżki swoje po siewniku. Naprawdę to nie się będzie prezentowało, to będzie też dobrze, czy będzie mi brakowało, bo ciekawy jestem. Na wiosnę chcę sobie kupić opryskiwacz 600 litrów. No lance pewnie 12 będą, bo mniej się nie dostanę. Niestety, a tam się ustawimy. O, tam jedziemy. Zobaczcie. Tu jest pole przygotowane. Później siane było, bodajże o tydzień i zobaczcie jaka różnica tam, a tu jest podobne pole, będziemy testować, a jak się uda to będziemy... No i co? Cofamy sobie sprzętem, tu mam kamienie. Wszystkie te kamienie, które tu widzicie, zostały wyorane. Dość spore. Opa. Na polu mamy 4 hektary bez 10 arów do pryskania. No, bańka się napełnia, pieni się strasznie do środek. Mamy już prawie po sam czubek. Tam do góry deczko. O, widzicie jak? To się pieni, zaraz będzie full. No i co? Wlałem sobie tego środka. 450 mm na te 85 arów. W razie czego, jakby mi brakło, to sobie doleję, żeby nie przypalić zboża. A następny opryskiwacz już będę lał normalnie puli 0,5. Diflufenikan, tu jest flufenacja, dimetrybuzyna. Widziałem, nie znam się na tych środkach dobrze, ale wiem, że jest jeden z grupy bodajże F3, F1 chyba z grupy C, ale sobie ręki nie dam uciąć, także. O, dobra, jest już pełno. Dobra, zdjęliśmy mój węż, wyłączyliśmy wodę. I tak, mamy dyszę 0,4. Wstępnie ustawiliśmy ze Stachem, że na dwóch barach będziemy pryskać. Przy prędkości około 5 na godzinę powinno wyjść 300 litrów. Czyli w prędkości 4 na godzinę 387 litrów jest. A przy prędkości 6 na godzinę już spada do 258. Czyli co? Ustawiamy na 0,2 bary. Ten przejazd tutaj na szerokości i tam po ziemniaczkach zrobimy na taki testowy. Trzeba będzie potem zrobić przykrywkę, żeby nie wypadała. Mam już plan na to. Stacha zaskoczę pomysłem. O, widzicie, bo wywala wodę. O, żeż mordę. Obrotomierz mi się ukręcił, ale jaja. Kurde, no i teraz jest kaszana. Akurat do pryskania. Mi się ukręcił skurczywek. No nic. Dobra, zaczynamy tutaj. A widzicie, wschodzi. O, widzicie co się dzieje? Dlatego chcemy tą... Tu to pryskanie niewiele tu da, bo tu jest bardzo dużo brył. Niestety nie było czym ich rozbić, taka sucho. Takie sucho było, ale testowo ustawię sobie tu 2 bary. Miałem tu w ogóle już nie siać tego, bo miałem zostawić sobie teren na warzywo. Ale stwierdziłem, dobra, dosieję, zostawię sobie na razie pół na testowo. Także nie patrzcie, tam będziemy już jechali tak jak należy. Tam jest uprawione też tak jak należy, bo to są straszne bryły. O, Stachu dorobił po pół metra z jednej i z drugiej strony do opryskiwacza i zobaczcie, jak się idealnie mieści na to pole. Kwestia teraz będzie ustawienia ciśnienia na te 2 bary. Nie no, jest hit, po prostu hit. W takim momencie mi
takim momencie mi... No, jedziemy. Tu niestety ścieżki mi nie wyszły. Prędkość 5,5 na godzinę. No i równe dwa bary. Powinno 280 litrów około wyjść. Zobaczymy. Nawet, że nie wieje. Wiało strasznie rano. Bałem się, że dopiero do wieczorem pryskało, ale na szczęście dało radę. Oby jutro tak było. No i Stachu zakończył u siebie pryskanie. Ale się kurzy. Sucho jak nie wiem, o tam. Tu na początku przejechałem, ustawiłem sobie tą prędkość i ciśnienie, bo to takie pole może być testowe, bo tu miałem nie siać tego zboża, tu na tym kawałeczku, o, sorry, że palcem, ale także widzicie widowie, jeśli chcieli taką tabelkę, to ja mogę wam podesłać link, jest w internecie też na jakie dysze, ile trzeba ustawić ciśnienia, jaka prędkość, także jest, ja jestem mega zadowolony. Ładujemy drugą banieczkę, Baccara Trio od Bayera. Potężny środek, super środki. Super środki, mówię, super substancje w nim. Hektar wiedzy bawi i uczy. Także u niego się naoglądaliśmy ze Stachem i się bawimy. No, my też jesteśmy jakimiś specami od oprysku. Także musicie nam wybaczyć, jeżeli wam nie opowiemy, co dana substancja i jak działa. To nie u nas, ja nie kończyłem szkoły rolniczej, tylko informatyczną, także Kula wam opowie na przykład, bo on się na tym zna, czy chłopacy tam, czy Perkins na przykład, to wam opowie, jak dana substancja działa. No, uczymy się powoli, tak, ale tego jest tak dużo, że naprawdę, naprawdę powiem wam, że no ciężko spamiętać, tak? No. I co, nie zapominajmy, że robimy to hobbystycznie. Także co, tankujemy się, mieszanie sobie załączyłem. O, no i to patencik Stacha. Łamany na jego ścieżki. Zobaczymy, jak u mnie to wyjdzie. Tu też jest, tylko w drugą stronę. Miało być tak samo z tej i z tej. Z tamtej strony też tak miało być złamane do środka, ale stało się rypną w spawaniu, ale składa się, jest dobrze. No i co? Ładujemy opryskiwacz i jedziemy w ścieżki, bo wujka Bogusia na tym polu nie było ścieżek. Czy są ścieżki, tylko że chyba nie, źle zrobiłem, nie prysnąłem na pesz po ziemniakach i cepuję w brodę teraz, no ale mam nadzieję, że coś ten środek pomoże. To Baccara Trio, a jak nie, no to będziemy walczyli na wiosnę tam z pastami, bo to jest najgorszy wróg, pasty. Nie żaden grzyb, nie żadne nic, tylko największe wróty są pasty. Jak jest pas, to zboża nie będzie w ogóle, także trzeba wykonać to w miarę dokładnie, dlatego nam też zależy na tym. Tym bardziej, że pakujemy pieniądze, to ta Baccara Trio nie jest w stanie, ale dość skuteczny jest, tak? Także co? Ach. Dobra, cofamy. Jeszcze raz. Replay. Dobra, akcja. Tam trzy po ziemi. Nie wiedziałem, że tak będzie. Dobrze, jest dobrze. 5 na godzinę jest ponad. 2 bary. Nie wiem, czy dojrzycie. Ale musicie mi uwierzyć na słowo.
do 2 barów maksymalnie ciśnienia. O, tu jechałem ostatnio motorkiem. Do 2 barów maksymalnie ciśnienia. Kurde, ta lampa. Do 2 barów ciśnienia i jest wtedy tak jak należy, jak to się mówi. Dobra. No. Trzeba kupić, opryskiwać i zrobić mu stabilizację lancy z tyłu, bo tak to wygląda właśnie. Że za wysoko też nie ma co, żeby było. Bo wtedy mi trze przydupa. Za wysoko znowu, jak jest ten opryskiwacz, to nie... ten oprysk nie dolatuje do, tak jak należy. Tak, za nisko jest znowu gdzie niegdzie trze ta lanca i to do dupy. Nie, robota, taka do dupy robota trochę. No ale ścieżka, idziemy ścieżką. Pierwszy raz, jestem zadowolony. Ostatnie pole, zobaczcie jak się pięknie to zasiało, jak pięknie powschodziło sobie. Będę musiał popodkładać na trytytkę sobie tu złapać, popodkładać śrubeczkę, żeby ta laca była troszkę wyżej, no bo one strasznie opadają w dół, nie, mała nierówność. Zobaczcie jak idzie pod skosem w dół. A chcę, żeby ona była deczko wyżej i byłoby petarda. Staszko jeszcze dorobił końcówki, te dłuższe, to tym bardziej to trze o ziemię straszliwie. No i się ciężko się po prostu pryska, no bo non stop, delikatna nierówność, bach, wpada, ryje w ziemię. No i to tak nie może być, zobaczcie jak pięknie to... Nie wiem, czy to widać na kamerce. Jak powschodziło, gdzieś piękne rajeczki, no a tu akurat jest ścieżka. Tu i tu. Jak się zazieleni bardziej, to będzie widać jeszcze lepiej. Tu jest. Tu jest nieugor, który był pryskany przed siewem. No i tu na przykład miejscami, gdzie nie dojechałem, to widać, że powschodził kwas, ale reszta jest w miarę czysto. No i lecimy. Ops, czekajcie i jedziemy. Na wiosnę i poczarzliwie.
wyliczone, to